Witam serdecznie stałych bywalców, którzy czekają na kolejny piąty już odcinek mojego podcastu. Witam też nowe osoby, które tu jeszcze nigdy nie były. Ja nazywam się Iza Kop Pietrzak i od 20 lat pracuję z ludźmi, różnymi technikami. Przeważa tutaj praca systemowa, ale jestem też coachem, trenerem i terapeutą różnych innych metod pracy z ludźmi. A jeżeli chcesz czegoś więcej się na mój temat dowiedzieć, to zapraszam Cię na moją stronę internetową www.izakop.pl Dzisiaj na prośbę wielu moich klientów poruszę temat autosabotażu. Czemu działamy przeciwko sobie i czym on jest? Skąd on do nas przychodzi, ten mechanizm? Skąd te programy i jak sobie z nimi możemy radzić? A jeżeli Ty masz jakiś temat... Obszar, wewnętrzną potrzebę zajrzeć gdzieś głębiej w jakimś temacie. Możesz napisać w komentarzu do tego podcastu, czym chciałbyś, albo chciałabyś, żebym się zajęła. Te tematy, o które wołacie najczęściej, biorę na warsztat. No to zaczynamy. Jak zawsze, bez względu na to, co robisz i gdzie się znajdujesz, słuchając moich materiałów, przepuszczaj przez siebie to, co będę opowiadała, wszystko, absolutnie. Jak pojawią się jakieś intensywne emocje, to oddychaj nimi głębiej, bo to oznacza, że Twoje ciało w tym miejscu potrzebuje uwolnić coś, co jest w nim zapisane od dawna. A to uwalnia się z nas, kiedy głębiej oddychamy. Autosabotaż to jest inaczej: żyję przeciwko sobie. Planuję sobie wbrew. Oddaję siebie i swoje zasoby innym i to innych stawiam na pierwszym miejscu, bo to oni stają się ważniejsi ode mnie. No i co z tego wynika? Autoimmunologia w rozsypce, autopromocja bez happy endu albo nawet bez happy startu, autoneurologia postawiona na głowie i autoszacunek położony do zbiorowej mogiły tych, z których jesteśmy. Ale też jechanie na autopilocie zachowań wybieranych przez nas, prowadzących nas do strat, częstsze straty niż zyski, albo straty pojawiające się tuż po osiągnięciu zysków, bóle w ciele, kiedy już nie jesteśmy w stanie tych strat dłużej wytrzymywać, bo robimy absolutnie wszystko, żeby nasze działania doprowadzały jednak do sukcesów. Ale zawsze zauważam też u moich klientów, kiedy ciągnie ich do autosabotażu, że upajają się tym autodestrukcyjnym zestawem programów na swoje działania i kiedy mogą osiągać sukces, kiedy dociera do nich coś więcej niż to, co docierało do tej pory. Oni Odwracają się od tego, wybierając to, co im szkodzi, i zdrowotnie, i życiowo, i finansowo, i zawodowo, i w relacjach. Na najgłębszym poziomie autosabotaż to jest ja sobie nie pozwolę na bliskość, szczęście i branie od ciebie, mamu. Nie wolno mi do ciebie. Bo może Tobie nie wolno było do mnie od samego początku? Może Ty nie mogłaś o mnie opowiedzieć światu, że Ja jestem? Może Tobie nie wolno było do mojego taty i dlatego nie wolno było Ci cieszyć się ze mnie, kiedy się okazało, że jestem? Może nie wolno Ci było, mamo, do życia z moim tatą, więc tam gdzie ja jestem i z niego i z ciebie, znikam. Największym pierwszym sukcesem na naszej drodze jest poczęcie. Jest moment, kiedy kobieta i mężczyzna na głębokim poziomie mówią sobie: Tak, ja ciebie w pełni chcę. I to tak jest powiedzeniem tak. Całemu systemowi przez kobietę, mężczyźnie, przez mężczyznę, kobiecie. Tam, gdzie tego tak zabrakło, często nie dochodzi w ogóle do zapłodnienia, albo, kiedy dochodzi do zapłodnienia, ten embrion, który powstaje, po chwili, po kilku godzinach, po kilku dniach, wycofuje się. Kiedy tego tak ze strony kobiety dla mężczyzny jest za mało. Kiedy ona mówi mu tak, chcę Ciebie, ale tylko z Twoim sukcesem finansowym. Chcę Ciebie, ale tylko z Twoim wyglądem. Bo Twoja droga zawodowa, bo Twoi bliscy, bo Twoi rodzice nie pasują mi. Chcę Ciebie, ale tylko wtedy. Kiedy jesteś dla mnie jak mój tata albo jak moja mama, to jest chcę ciebie na zastępstwo moich rodziców, mojego sukcesu, mojej dorosłości. I wtedy to tak nie jest zgodą w stu procentach głęboką zgodą dorosłej kobiety na dorosłego mężczyznę. Ze wszystkim, co on wnosi do jej życia. A taką zgodę może dać drugiej osobie w relacji partnerskiej tylko dorosły człowiek. Więc to tak, które jest stuprocentową zgodą kobiety na mężczyznę, otwiera przyjęcie wszystkiego, co mężczyzna. Może dać kobiecie jako mamie swojego dziecka, ale też organicznie, genetycznie, energetycznie, swojemu dziecku poprzez swoją kobietę. I to tak otwiera dziecku też cały świat. Kiedy kobieta wewnętrznie mówi mężczyźnie: Zgadzam się tylko na kawałek zasobów z ciebie. To ich wspólne dziecko będzie mogło otworzyć się tylko na ten kawałek w sobie, ale też będzie cały czas na wewnętrznym czuwaniu i będzie sprawdzać, czy ten kawałek, którego mama w tacie nie zaakceptowała, akceptuje w nim albo w niej. Zazwyczaj, jeżeli kobieta nie zaakceptuje czegoś w swoim mężczyźnie, Dokładnie tego samego nie akceptuje później w ich wspólnym dziecku. I potem te dzieci, i może to jest Twoje może tak miałaś może to słyszałaś dostają od swojej mamy komunikat albo Ty jesteś zawsze jak Twój tata albo Ty jesteś taka wykapana, identyczny jak On albo pojawiają się jeszcze mocniejsze komunikaty. No tak, bo ty jesteś tak samo złośliwa jak on, albo ty jesteś taki sam okropny jak twój ojciec. Z tego kawałka, któremu mama mówi w dziecku: Nie chcę tego w tobie, bo to jest z twojego taty złe. Dziecko nie jest w stanie czerpać i nie jest w stanie brać. I ten kawałek to dziecko. W sobie cały czas będzie krytykować, oceniać, wykluczać, będzie próbowało w tym zakresie zniknąć dla siebie i dla świata. A kiedy się okaże, że w tym obszarze, w tym kawałku staty, jemu się udaje, będzie robiło wszystko, żeby przestało mu się tam udawać, żeby. Ten maleńki, większy, trochę duży sukces stał się porażką. Na no to nakłada się jeszcze jedno, co jest głęboką pamięcią systemową: poronione dzieci, nienarodzone dzieci, usunięte dzieci naszej mamy. To jest najgłębszy poziom powiedzenia przez kobietę. Nie do swojego mężczyzny. Ja tak bardzo cię nie chcę i tak bardzo nie chcę tego, co z ciebie, że nie urodzę twojego dziecka. Nie będę służyła historiom twojego rodu, które razem z tym dzieckiem przyjdą. Nie pozwolę na to, żeby tamte historie weszły do mojego codziennego życia. Nie będę co rano do nich wstawać. Nie będę do nich wstawać w nocy, nie przejdę przez trud ciąży, nie będę moim ciałem służyć tej ciąży w tych elementach i obszarach, których w tobie nie akceptuję. I może przez jakiś czas kobieta nosi to w sobie, więc jej wspólne z mężczyzną albo z mężczyznami w ogóle nie udaje się. I odchodzi. Nie udaje się wspólne życie, które ona mogłaby poszerzyć z jakimś mężczyzną. Ale w pewnym momencie życia tej kobiety może nastąpić w niej zmiana. Powodów może być tu cały ocean, i nagle ona czuje, że na kolejnego mężczyznę zgadza się jednak, albo na tego samego, na którego się nie zgadzała. Jest bardziej otwarta, bo stała się stabilniejsza wewnętrznie, bo udała jej się jej droga zawodowa, bo przeszła coś ze sobą w jakimś obszarze swojego życia, co spowodowało, że jej blokady i jej alerty dotyczące relacji z mężczyzną albo budowania z nim codziennego życia, Nagle przestają świecić jej czerwoną lampką nad głową, w sercu i w ciele. I z tego jej nowego poziomu zgody na relację z mężczyzną ona otwiera się na coś więcej z nim. I z tego przychodzi nowe życie, które się teraz może udać. Ale to życie czerpie z pamięci tkanek swojej mamy. Absolutnie każdą historię, która poprzedziła zaproszenie tego życia, tego dziecka, w ciało jego mamy. Komórki mają pamięć, tkanki mają pamięć. Dlatego ta przestrzeń w pasie miednicy, która staje się domem dla embrionu, który się tam rozwija, pamięta absolutnie wszystko. Pamięta każde nie, które organicznie kobieta powiedziała mężczyźnie, pamięta nadużycia na kobiecie, która jest mamą tego embrionu, pamięta poronienia, pamięta aborcje, ale też będąc z mamy i taty energetycznie, ten embrion doskonale wie, jak przebiegało poczęcie. Czyli początek jego drogi tutaj. Organicznie. Jeżeli kobieta zgodziła się na bliskość z mężczyzną, wbrew sobie przeciwko sobie, bo chciała tej ciąży dla jakiegoś swojego interesu, żeby zachować przy sobie mężczyznę, żeby nie pójść do pracy, żeby móc. Czerpać jakieś profity albo zyski finansowe płynące od rodziny tego mężczyzny. Jeżeli to leży u intencji otwarcia się w bliskości na mężczyznę, to auto przeciwko samej sobie, jej zgadzam się głową, ale ciałem tego nie chcę, będzie podwaliną. Do autodestrukcyjnych zachowań dziecka, które przyjdzie z tego poczęcia. Co zapamiętuje później układ nerwowy tego dziecka, układ krwionośny stworzącym się serduszkiem? To, że odczucia, wibracje i intencje mamy są normą na tym etapie tworzenia się tkanek u tego dziecka. I kiedy w dwudziestej pierwszej dobie po zapłodnieniu zaczyna bić serduszko i domyka się cewa nerwowa tego dziecka, ta pierwotna intencja mamy w relacji z tatą tego dziecka jest już w nim zapisana, niejako wdrukowana. Ono jest tą intencją. Ale też jeżeli cokolwiek trudnego na tym etapie działo się z mamą dziecka, to dziecko jest zmuszone organicznie do stania na straży swojej mamy. Dzisiaj już wiadomo, że w sytuacji zagrożenia zdrowia albo życia, dziecko wysyła do organizmu mamy, z pozycji bycia embrionem, specjalne komórki białkowe, które mogą przekształcić się w jakiekolwiek komórki brakujące w organizmie jego mamy. I te komórki pozostają w organizmie kobiety przez minimum 8 kolejnych lat. Ale ten mechanizm wspierania mamy z poziomu ciąży, która była dla niej w jakikolwiek sposób zagrożona może infekcją, może poważną chorobą, może stanem lękowym może trudnymi sytuacjami między kobietą a jej mężczyzną. Zostają w dziecku jako odruch, jako program na głębokim, organicznym poziomie, wpisany w każdą tkankę i idzie z tym dzieckiem przez całe jego życie, przez cały jego rozwój. Jak to dziecko ma się ze sobą w swojej codzienności? Czy ono może być w pełni dzieckiem, czy może być w pełni nastolatkiem? Czy jemu uwolno do tych sukcesów, które przychodzą później, jeden po drugim, tak zupełnie naturalnie, kiedy dziecko rozwija się na każdym z etapów swojego rozwoju, czujesz na pewno, że nie. I powiem Ci też z mojego doświadczenia, wielu lat pracy z ludźmi i ze sobą, z doświadczenia. Przez które przepłynęło prawie 90 tysięcy klientów przez moje gabinety i sale warsztatowe, że nie ma ani jednej osoby, która nie doświadczyłaby takiego zagrożenia w czasie ciąży chociaż raz. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że zachowania autodestrukcyjne są wpisane w nasz rozwój w naszą osobistą drogę. I że nie ma ludzkiej żywej istoty na Ziemi, która chociaż raz nie doświadczyłaby tego, że kogoś innego chce postawić przed sobą, że komuś chce oddać swoje zasoby, że chce kogoś uratować, że pozwolenie na swój własny sukces odkłada na bok, żeby postawić czyjś sukces na pierwszym miejscu. Jakie są tego konsekwencje? Kiedy chcesz dzielić się ze światem swoimi zasobami, oddając siebie innym, w pewnym momencie docierasz do muru, rozdając siebie w takim stopniu, że już nie masz z czego siebie rozdawać, nie masz z czego budować swoich zasobów, nie masz z czego tworzyć swoich sukcesów, swoich celów. I ci się odechciewa, nie masz paliwa, ale to, co zauważyłam też w pracy z tysiącami klientów, to to, że nikt nie jest w stanie skorzystać w pełni z cudzego paliwa. Ono przydaje się czasami w momentach kryzysu, kiedy ktoś bliski podaje ci rękę, żebyś mogła albo mógł się podnieść. On ci podaje rękę ze swojego sukcesu, ze swojej siły, ze swoich baterii. Ale jeżeli to podanie ręki staje się dla ciebie sposobem na życie i będziesz oczekiwać od każdej kolejnej spotkanej osoby, szefa, instytucji, partnera, nawet swoich dzieci, tego, że one ciągle będą podawać ci swoją rękę, bo ty tak się narozdawałaś albo narozdawałeś, mamie, tacie, rodzeństwu, to nigdy nie staniesz do takiego momentu, gdzie twoje granice sięgną dna, bo jeżeli mamy w sobie program na autodestrukcję, to dopóki nie dotkniemy naszego własnego osobistego dna i każdy ma je gdzie indziej. Nie jesteśmy w stanie odbić się od niego i pójść dalej, poczuć, że to najczarniejsze, czego dotknęliśmy, to najgłębiej w oceanie, gdzie już nie ma żadnego dla nas powietrza. Musimy opuścić albo już tam zostać. Jest wiele osób, które tam zostają. To są ci, którzy spadli na dno. I zostali przy alkoholu, przy narkotykach, przy używkach i tam chcą być z miłości do mamy, czy ona żyje, czy nie żyje. Są razem z nią na jej dnie. Ale też bardzo często oni są na dnie, bo cały czas oddają jej swoje zasoby. Tylko bardzo często to już. Nie mama je odbiera, ale ci, którzy tą mamę niedostępną kiedyś za dzieciaka, mieli tej osobie zastąpić, szef przyjaciółka, partner. Może tak masz, może tego już nie zauważasz, bo to się stało twoją codziennością że wszędzie gdzie nie wejdziesz, w każdym środowisku, nagle stajesz się dawcą. Nagle bierzesz za koleżankę nadgodziny, albo potrafisz nawet oddać komuś projekt, nad którym pracowałaś albo pracowałeś przez długi czas. A może jest tak, że na dzień albo dwa przed zrealizowaniem tego projektu, ktoś przychodzi i ci go odbiera. I nie masz kontaktu z tym, że przez kilka dni zastanawiałaś, zastanawiałeś się, że jak tak długo to trwa. Realizacja tego celu, to już lepiej by było, żeby go nie było. A świat słucha naszych potrzeb, płynących głęboko z serca i naszej podświadomości. Nawet nie masz świadomości, jak uważnie. Więc, jeżeli na głębokim poziomie o czymś marzysz, bo już nie masz siły z pozycji braku baterii do życia, i chcesz po prostu poczuć ulgę i niczym nie musieć się więcej zajmować, to przyjdą te straty, przyjdzie ten spokój, przyjdzie ten odpoczynek, bo straty zabierają nas zawsze w jedno miejsce, do zatrzymania się. Przychodzą wtedy i sami to sobie robimy, kiedy coś się dla nas kończy, kiedy już tak się narozdawaliśmy, że nie mamy. Co więcej, kiedy nasz układ nerwowy już nie dźwiga, kiedy nasz układ krwionośny nie jest w stanie przepompowywać krwi, która nie niesie ze sobą radości, bo tego jest nasz układ nerwowy i krwionośny, żeby przepływały przez nie radość i życie. Ten zastój i zatrzymanie najpierw przychodzą delikatnie. Tu się nam coś wysypie, tam nam coś nie wyjdzie. Ale kiedy przychodzą z impetem, z dużą chorobą, z dużą atopią, z kryzysem w relacji, z dużymi stratami finansowymi, to znaczy, że to co oddawałaś, to co oddawałeś, już się zupełnie wyczerpało. I ten moment jest ogromną szansą do tego, żeby kiedy jesteś gdzieś tam na tym czarnym dnie podjąć decyzję, czy ja chcę iść dalej inaczej. Czy to moje życie do teraz to są te jakości, na których mi zależy? Czyli jeżeli ja widzę, że moja przyjaciółka, mój przyjaciel, mój brat, moja szefowa, żyją jednak inaczej. Są zdrowi. Nie dolega im tyle, ile mi. I ja chcę mieć takie jakości w swoim życiu, jakie oni mają. To jak ja mogę pozmieniać moją codzienność? Jakie ja mogę podejmować inne decyzje? Jakie mogę wprowadzić nowe plany, takie, jakie wprowadzają oni na co dzień w swojej codzienności od 6:30 do 23:30? Żeby moje życie było inne, bliższe temu, jakie widzę u nich. I tutaj bardzo wiele osób zaczyna wprowadzać zmiany. I podejście do początku tych zmian jest jak początek ich życia z mamy i staty. Tak jak wyglądał początek Twojego życia prenatalnego, tak wychodzisz do wszystkich początków w swoim życiu. Więc jeżeli twoja mama nie mogła się tobą ucieszyć, to będziesz te zmiany wprowadzać mozolnie. Będziesz je próbowała, próbował, przeforsować na siłę. Zdarzało ci się to już? Masz za sobą takie momenty, takie próby? Po jakim czasie orientowałaś się, budziłeś się, że to jest. Tylko z głowy, bez kontaktu z sercem, bez kontaktu z ciałem. Może masz za sobą w ten sposób wprowadzoną dietę, żeby schudnąć. Może masz w ten sposób wprowadzoną dietę, żeby wyzdrowieć. Może masz w ten sposób wprowadzone okoliczności na głowę, żeby rzucić palenie, pożegnać się z jakimś innym nałogiem, odstawić kawę, alkohol. Cukier, słodycze, nawyki, które ewidentnie wiesz, że ci szkodzą. I po ilu dniach to zarzucasz? Po ilu tygodniach, kiedy zaczynają przechodzić efekty, ucinasz swoje działanie i wracasz do tego, co w twoim życiu było normą. Bo to nie jest twoja norma. To nowe, to zdrowe, to lekkie. To jest jakiś wymysł głowy, która chciałaby inaczej, a ciało trzyma. I ile cię tak będzie trzymać jeszcze? W tym, co zabiera cię do pamięci Twojego służenia, mamie w tym, co ciężkie. Ile takich prób masz już za sobą? I kto tu kogo ma? Te programy mają Ciebie czy ty masz te programy i swoje życie w rękach. Dziecko daje się zabierać to wewnętrzne dziecko. Dziecko daje sobą zarządzić temu, co prowadzi je do destrukcji. Nienakarmione mamą dziecko, nienakarmione tatą dziecko wpada w używki. Wpada w autodestrukcję. Ale też Wpada w nią to dziecko, przy którym tej mamy było za dużo, i ono musiało stać cały czas na straży. Czy ona ma się dobrze, czy ona przeżyje, czy ona dzisiaj ma taki humor, że mnie przytuli, albo powie do mnie w ogóle jakiekolwiek zdanie, jak przyjdę ze szkoły. Czy ona będzie w takim humorze po przedszkolu, że poczyta mi wieczorem bajkę, czy mechanicznie mnie umyje? I każe mi się ubrać samej albo samemu i położyć samemu do łóżka w ciemnym pokoju, i jeszcze nakrzyczy, że mam iść spać. Z czego to jej, z napięcia, z bólu, z cierpienia, ze stresu, więc jak ja mogę, jako dziecko, które jest w pełni od niej zależne, pozwolić sobie na swobodę, radość, na to, żeby o mojej mamie zapomnieć? I zająć się tym, co dziecięce nie mogę? I z tego miejsca dorosły w autosabotażu, który wewnętrznie ciągle stoi na straży, tego, co przy mamie jest ciężkie, tego, co jej się nie udało albo nie udawało jej się regularnie, więc nie widziała swojego dziecka sercem. Ile masz takich lat za sobą przy niej? I gdzie był wtedy twój tata, który jest autoregulacją i zabiera dziecko od mamy, żeby ono nie musiało czuć tego ciężaru, który w kobietach jest dużo większy niż w mężczyznach? Systemowy ciężar przy każdej kobiecie wypływa z jej historii, orodów i jej kobiet. Tysięcy sytuacji zagrożenia życia, wielu przy porodach i w ciąży, i tuż po porodach, śmierci kobiet i dzieci. Mężczyźni mogli dla przeciwwagi doświadczać takiego kontaktu ze śmiercią, idąc na wojnę, ale oni wracając stamtąd nigdy już nie wracali w pełni i nigdy nie byli w stanie otworzyć swojego serca. Tak, jak ono było otwarte na swoich bliskich. Kobiety po ciężkich, trudnych porodach też mają z tym problem i miały kiedyś. Bo poród dla kobiety jest traumą i nie mówi się o tym na głos. Więc jak do takiej mamy dotrzeć, kiedy mamy już 30, 40, 60. Tak w sobie, jak dotrzeć? Jak się przebić? Przez ten program, który cały czas każe mi tam stać. Cały czas wewnętrzne dziecko, które jako dorosły samo podcina sobie skrzydło, jedno albo oba, nie miało jak oprzeć się swoim układem nerwowym, oddechowym, krwionośnym, autoimmunologicznym o tatę. Do tego, żeby zbudować swoją wewnętrzną stabilność i wyjść z traumy porodu, ale też traumy pierwszych dni po zapłodnieniu, fizjologicznej traumy, kiedy kobiety często czują się bardzo źle, czują, jakby miały za chwilę umrzeć, a jednak muszą to wystać, i to wszystko czuje dziecko. Z tego może zabrać dzieciaka tylko tata. Kobiety są inaczej skonstruowane, co innego przeszły, mężczyźni co innego. I ani to dobra, ani złe, takie to po prostu jest. Kiedy dziecko idzie z mamą na spacer, słyszy od niej na każdym kroku: Uważaj, zrobisz sobie to, zrobisz sobie tamto, przewrócisz się, uważaj kałuża, uważaj na kolana, nie wchodź wyżej, nie wydłub oka. Bo kobiety skanują całe otoczenie i w ułamku sekundy tworzą miliony wersji różnych wydarzeń, żeby te wydarzenia nie zaskoczyły ich. I to jest pamięć ich układów nerwowych z czasów, kiedy one musiały same bez mężczyzn poradzić sobie z dziećmi, gospodarstwem i swoim życiem. Musiały mieć oczy dookoła głowy i uprzedzać to, co dzieci mogą zrobić. Z czasów kiedy nie było szpitali, służby medycznej dostępnej od tak za każdym rogiem i aptek, w których można było kupić lekarstwa, kiedy dzieciom się coś działo. Jak zachowują się mężczyźni, którzy idą z dziećmi na spacer? Zazwyczaj się nie przejmują tym, że dziecko się potknie, dają im patyk do ręki, trochę po to, żeby mieć święty spokój. Ale też kiedy dziecko wdrapuje się na drzewo, nie mówią mu zazwyczaj, nie wchodź, bo spadniesz. Tylko mężczyźni, którzy stoją na swoim męskim miejscu i widzą swoje dzieci sercem i są z nich dumni, mówią do nich, wejdź wyżej. Albo twój kolega wszedł wyżej, ty też potrafisz. Albo wyznaczają im kolejne kałuże do przeskoczenia. Im większa, tym lepiej. Taka jest różnica między mamą a tatą, między męskim i kobiecym. Jeżeli przy dziecku zabrakło taty, ono nie może wyżej dalej, nie może poczuć, że kałuża jest wyzwaniem, a nie brudem do sprania z ubrania, że ta kałuża może stać się radością tego, że coś się udało, coś banalnego, błahego. I że kiedy zgromadzi się w trakcie spaceru tych błahych, zwykłych sukcesów 5, 6, 20, to wraca się zupełnie inaczej napełnionym radością sercem niż na początku tego spaceru. O co się opierasz dzisiaj swoim układem nerwowym kręgosłupem ciałem? O co wolno ci się oprzeć? Czy tobie wolno się oprzeć? jak wychodzisz do nowych wyzwań albo celów, a na każdej drodze do celu pojawiają się przystanki, potknięcia, przewracamy się, czasami się trzeba cofnąć kilka kroków do tyłu, to ty masz w sobie na to zgodę, że ta droga będzie zawierała te wszystkie etapy, że będzie boleć czasami do głębi, że czasem cię nawet połamie tak fizycznie, zegniecie w pół. Bo okaże się, że twój wspólnik nie w stanie dotrzymać ci słowa albo kroku, że się wycofał, że zawiódł cię twój partner, chociaż obiecywaliście sobie, że to się nigdy w waszym wspólnym życiu nie wydarzy. I co? Możesz usiąść i obwiniać partnera, przyjaciela, wspólnika, że on dotarł do swojej granicy opierania się o tatę wcześniej niż ty. Że on tego kawałka baterii, którą przeznaczył na dotarcie z tobą do jakiegoś celu, miał mniej od ciebie. Możesz mieć do niego pretensje, że ci się nie udało opierać o niego zamiast o tatę, albo poszukać w sobie tego taty do oparcia. To jest takie trudne czasami. To boli. Bo musisz zajrzeć w to miejsce, gdzie jego przy tobie fizycznie nie było. Gdzie, kiedy inni koledzy w twojej klasie, wspierani przez swoich ojców, odbierali świadectwa z nagrodami, z czerwonym paskiem, tobie ledwo udało się zdać i nikogo koło ciebie nie było, żeby ten wstyd razem z tobą przełknąć i udźwignąć. Albo kiedy. Na podwórku inne dzieci się z ciebie śmiały, bo nie było przy tobie twojego taty na co dzień, i wytykały cię z tego powodu palcami, albo wyśmiewały ciebie, że jesteś synem, albo córką alkoholika. I miałaś albo miałeś wtedy ochotę ich pozabijać, bo z jednej strony byłaś albo byłeś na nich wściekły. Wściekła za te słowa, ale w głębi serca czułaś albo czułeś, że dla ciebie to właśnie jest prawda, że taka jest prawda, i że to on wtedy powinien stanąć koło ciebie i powiedzieć im kilka zdań do słuchu pokazać im, że nie, że ty masz przecież tatę i on cię przed wszystkimi, i przed wszystkim obroni. O tamte wspomnienia z dzieciństwa się opierasz, a tam się nie ma o co oprzeć. Tam jest ból, rozgoryczenie, smutek, wstyd. Więc idziesz dzisiaj przez swoje życie. Wychodzisz na takie podwórko z kolegami w swojej firmie, bo to jest ekwiwalent tamtych spotkań na podwórku. To miejsce, w którym teraz pracujesz. I kiedy tylko Twoje mądre ciało przywoła wspomnienia z tamtego podwórka bo oni coś do ciebie powiedzą, bo oni pokażą ci, że coś ci nie wyszło, to będziesz wewnętrznie cały czas wracać do tamtego, nie mam się o co oprzeć. Więc po co wychodzić do kolejnych sukcesów? Po co pchać się do grupy ludzi, którzy mogą ci zafundować to samo, co czułaś albo czułaś na podwórku, albo w szkole? Po co sobie to robić, żeby to znowu bolało? No też lepiej sobie tego nie robić. Albo tuż przed momentem, kiedy możesz doświadczyć sukcesu, wyjść przed dużą grupę ludzi, powiedzieć tak, zrobiłam to, zrobiłem to, czując ten lęk, że oni mogą znowu zacząć i coś wypominać drobnego, jak nie byłby wielki twój sukces. Wycofujesz się, żeby nie czuć tamtego bólu i to też jest Twój autosabotaż z tego poziomu, ale Twój autosabotaż cały czas prowadzi Cię przez życie na autopilocie i zaciągniętym hamulcoręcznym. ręcznym. Nie jesteś w stanie się rozpędzić, nie jesteś w stanie poczuć radości z jazdy przez swoje życie. Nie jesteś w stanie odpuścić napięcia, włączyć tempomatu i podziwiać okolice na żadnym etapie swojej podróży, w żadnym obszarze swojego życia. Więc zamiast jechać przez życie nowym, pięknym samochodem, który sobie skonfigurowałaś, stworzyłaś w jakimś salonie. Jedziesz starym gruchotem przekonań swoich rodziców, ich Programów na ich własny autosabotaż, który dostałeś, dostałeś w dziedzictwie po nich, od nich, z tym co z nich. Kiedy przychodzi zmiana? Kiedy dotkniesz swojego autodna w swoim autosabotażu. I to dno jest naprawdę błogosławione. Że to jest jakieś dno w twoim obszarze relacji. Że po raz kolejny drastycznie bankrutuje Twoja firma. Może docierasz do miejsca, gdzie posypało Ci się zdrowie, ale już nie tak, że tam głowa bardzo boli i nie śpisz tydzień w nocy, ale przychodzi coś naprawdę dużego. To jest Twój autoratunek z tych mechanizmów autosabotażu. I podziękuj sobie, i swojej autoimmunologii, i swojej automądrości każdej komórki i wszystkich układów współpracujących razem, za te miliony lat ewolucji, które wypracowały w tobie auto świętą regenerację po każdym dotarciu do dna. Jak idziemy później przez nasze życie, kiedy nas coś. Naprawdę skrajnie przejedzie. Uważniejsi, w lepszym kontakcie ze sobą, w większym szacunku do procesów, do świata, ale też w lepszym kontakcie z tym, kim są dla nas nasi rodzice. Kiedy docieramy do kryzysu, nasi rodzice spadają z piedestału. Już nie jesteśmy w stanie dłużej naszego ojca Zeusa obwiniać o wszystko, co nam nie wyszło. A naszej mamy, rodzicielki o potędze, matki natury wręcz skalować do miana siły wszystkich żywiołów, które odebrały nam naszą automoc i autodecyzyjność. Docieramy w sobie do takiego miejsca. Gdzie się okazuje, że tak naprawdę wszystko to są nasze wybory? Bo jeżeli ja wybieram, będąc ciężko chorym, będąc w dramatycznej, drastycznej sytuacji finansowej, że chcę ją zmienić, tracąc po raz kolejny w bardzo bolesny sposób partnera, który mnie zdradza, odchodzi, okrada, i okazuje się, że kiedy ja zaczynam świadomie, Kontakcie ze sobą, na to patrzeć i zmieniam programy, przez które poruszam się po moim życiu i przychodzi zmiana. To wow, może to nie jest ich wina, może to jednak ja z moich autozasobów mam moc do kreowania, do zmiany, do tworzenia, do piękniejszego życia. Kania dzień po dniu i tam na dole, na samym dnie, w tej najczarniejszej czeluści odchłani dna. Kiedy się okazuje, że jednak mam siłę odbić się od tego dna i wypłynąć na powierzchnię do światła, to ta siła, która we mnie pozwala mi się odbić, płynie od mamy i od taty. Że ta głęboka potrzeba serca i organiczna potrzeba przeżycia, a za tym przeżyciem stworzenia życia w zupełnie innej jakości, to są zasoby, które ja mam od nich, bo to oni dali mi swoje baterie, to oni dali mi swoje doświadczenia, trudne, lżejsze, z których utkały się ich zasoby. Ich dam sobie radę, z którego jest moje dam sobie radę. I nagle przeskalowuje się moje patrzenie na świat, gdzie autodestrukcja jest zamieniana na autofenomen doświadczania każdej kolejnej chwili w życiu. W każdym człowieku jego zestaw na autosabotaż ma datę ważności. I ona się kończy tam, gdzie wszystko czego doświadczyłaś z mamy i staty doświadczeń, czyli cały zestaw instrukcji obsługi dotyczący życia, który sobie sprawdzamy punkt po podpunkcie, bo takie są prawa ewolucyjne. Dostajemy jakąś książkę do obsługi życia, podręcznik, zestaw kolejnych rozdziałów i sprawdzamy. Czy ten podręcznik pisany w 1949, 1954, 7, w latach 70. ubiegłego wieku, czy on jeszcze obowiązuje w moich demograficznych okolicznościach życia? Bo na tym polega nasza dorosłość. Ja sprawdzam sobie ten podręcznik. I jeżeli coś nie działa, szukam nowych dla siebie rozwiązań. Żeby napisać nowy podręcznik, który przekażę moim dzieciom. Bo kolejny poziom autosabotażu to jest też ja odtwarzam nieswoje podręczniki do życia, do nauki życia. Podręcznik moich dziadków, pradziadków, rodziców, cioci, która mnie wychowywała, załamanej śmiercią pierwszego dziecka przy porodzie babci której to dziecko miałam albo miałem zastąpić, albo a może Twoim podręcznikiem na życie jest zestaw tych, którzy stracili instrukcję obsługi życia sprzed pokolenia dwóch, trzech. Jeżeli jej używasz w swoich głębokich programach zapisanych w sobie, zawsze będzie Cię zatrzymywać i nie pozwolić wykorzystać twojego pełnego potencjału. Więc jeżeli coś w twoim życiu nie działa, jeżeli odbierasz sobie regularnie szanse na to, żeby osiągać cele, które sobie wyznaczasz. Jeżeli w twoim życiu cały czas powtarzają się te same straty albo schematy na nie, to znaczy, że twoja instrukcja obsługi życia nie jest twoja. Kiedy Korzystamy z naszych własnych, sprawdzanych codziennie, sposobów na przeżycie, na docieranie do możliwości zrealizowania naszych marzeń. Nasze życie jednak bardziej niż mniej nam się udaje, ale każdy swoją granicę tego, ile jeszcze wytrzyma życie według nie swojego, ma zupełnie gdzie indziej. I to wynika z bardzo wielu czynników. Ale kiedy zamienisz ten schemat, czyli kiedy to ty łapiesz kontakt ze swoim życiem, a nie ono łapie ciebie i ty jesteś żyta albo żyty przez swoje życie, czyli odtwarzana, odtwarzany według schematów zapisanych w tobie. Czyli możesz się oprzeć o swoich przodków, plecami, oprzeć o ich osiągnięcia, doświadczenia, potknięcia i powstania z tego, co trudne, zamiast być zwrócona albo zwrócony do nich przodem, opierając się o nic. Wtedy i Twój układ autoimmunologiczny leukocyty, trombocyty wszystkie komórki aktywne w Twoim ciele. I twój autoneurologiczny mechanizm regeneracji, i twój autosukces wewnętrzny zawsze stoją w mocy, zawsze stoją w oparciu o to, co jest stabilne. Bez potrzeby ciągłego skupiania się na tym, że może jednak tą mamę z czasu prenatalnego. Albo tego czasu tuż po porodzie udałoby się jednak uratować, gdybym ja odtworzyła albo odtworzył tamte wydarzenia i historię sama, sam przeżył je inaczej, doświadczył tego w inny sposób, z lepszym zakończeniem, to może takiej pomogę. Nie pomożesz. Nie uda ci się zawinąć czasu kijem. I cofnąć się do jej doświadczeń. A nawet jeżeli przeżyjesz je dzisiaj, teraz, drugi raz, trzeci, czwarty, piąty, odtworzysz jej straty, próbując, żeby one przyniosły jednak w końcu zyski, udowadniając sobie, że twoja mama mogła być wtedy szczęśliwa, mogła się z ciebie ucieszyć. To i tak to będą twoje, a nie jej doświadczenia. Jej? To nic nie zmieni. Tobie odbiera siłę. Była wiele lat temu w moim gabinecie, w klinice, z którą współpracowałam, przepiękna, starsza kobieta. Miała 87 lat i była chyba najstarszą moją pacjentką tam. Na pierwsze spotkanie przyszła i powiedziała, że nie chce jej się żyć. Była przypadkiem nowotworowym. Po kolejnym spotkaniu zauważyła, że pracę. Studia wcześniej, męża, miasto w Europie do życia. Wszystko wybierała dla swojej mamy. Wylał się z niej wtedy ogromny szloch i wiedziałam, że to jest przełom. Na kolejnej wizycie zaczęła się zastanawiać, jak ona w tym wieku, w którym jest, po tym życiu, które przeżyła przez tyle lat, szyjąc swoje życie dla swojej mamy zupełnie nieświadomie. Pakując się przez to w kolejne straty, niszcząc okazje, dzięki którym mogła zdobywać naprawdę światowe sukcesy, jak ona w tym miejscu swojego życia może zacząć żyć inaczej. Na kolejnej sesji zdecydowała, że ona jednak chce żyć, że ona jednak tu zostanie, tyle ile jest jej dane zostać, a na ostatnim spotkaniu ze mną doszła do wniosku, że ona teraz zacznie żyć dla siebie. Jeździć tam, gdzie chce po świecie, podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się tego, czego nigdy nauczyć się nie mogła, bo poszła na studia takie, jakie chciała wybrać dla niej mama. Więc zapisała się na rysunek, zapisała się na taniec, pojechała do Afryki, do Indii, do Indonezji, chociaż wszyscy lekarze odradzali jej podróże samolotem. Około roku po naszym ostatnim spotkaniu, spotkałam ją w jakimś centrum handlowym, uśmiechniętą, opaloną i jakby młodszą o jakieś 15 lat. Była jak taki świecący promień słońca wśród tych wszystkich ludzi, którzy chodzili wokół nas. Pełna życia, pełna chwili obecnej. Nawet teraz, kiedy to sobie przypominam, Głęboko mnie to porusza. Nie zapytałam jej ani razu o jej chorobę, o ten nowotwór, ale obie wiedziałyśmy, że on stał się dla niej tym najczarniejszym dnem, od którego mogła się wtedy odbić. I miała wtedy możliwość decyzji: łynąć do światła, czy zostać tam na dnie. Od wielu lat od tamtego spotkania historia mojej pacjentki. Która w tym wieku postanowiła diametralnie zmienić swoje życie jest dla mnie jak mój wewnętrzny drogowskaz. Bo jeżeli w tym wieku można tak pięknie wypłynąć na powierzchnię, i można tak pięknie zacząć żyć pełną piersią, z otwartym sercem, z otwartym umysłem, z odwagą w tym sercu, to Ty też możesz to sobie dać. I może jesteś teraz w jakimś bardzo trudnym momencie swojego życia. Może przechodzisz przez jakiś próg? Może przed chwilą, tydzień, dwa, trzy, miesiąc temu, rozsypało ci się coś dużego. Pamiętaj, że każde dno może być nowym początkiem, a to, co bierzemy od naszych rodziców, dziadków i wszystkich naszych przodków, możemy brać jako zasób i nie musimy jechać na autopilocie ich podręczników na życie. A jeżeli zupełnie nie wiesz, jak pozmieniać swoje życie, to poproś. Tylko, czy tobie wolno stanąć w miejscu, gdzie to nie ty zarządzasz wszystkim dookoła, gdzie w pokorze serca pozwalasz sobie poczekać na te nowe, najlepsze rozwiązania w danej sytuacji, te, których jeszcze nie znasz, te, które są poza tym podręcznikiem, gdzieś tam i mogą do ciebie przypłynąć jutro. Za dwa dni, za tydzień. Czy ty jesteś gotowa, gotowy na to, żeby odbić się od swojego dna tu, gdzie jesteś, i popłynąć na powierzchnię, otwierając głowę, serce i ciało na nowe rozwiązania? Czy ty jesteś gotowa, gotowy swój autosabotaż zamienić na swoje auto happy każdego kolejnego dnia? Zostawiam Cię z tymi pytaniami. Zostawiam Cię z tą studnią doświadczeń moich i moich klientów. I mam głęboką nadzieję, że tych kilkadziesiąt minut otworzyło Cię bardziej na to, że życie może być Twoje. Po Twojemu i dla Ciebie najpierw niż dla wszystkich innych dookoła. Do zobaczenia, do usłyszenia.